Jaja w kuchni. Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze. Ja się nazywam Marcin Kuc, realizuje nas Tomek Paziewski. Wróciliśmy tydzień wcześniej niż zakładaliśmy, gdyż no, sytuacja jest taka, że zbulwersowała mnie bardzo pewna historia, o której część z Was słyszała, część z Was w ogóle nie słyszała, bo leżycie pod kamieniem, pijecie zimne drineczki i nie docierają do Was newsy, więc po to jest ta audycja, która bawiąc, uczy, ucząc, bawi i opowiemy Wam o tym, co się dzieje z legendarną street foodową budką na Dolnej, która nazywa się Akurat, tak? Akurat, ale najbardziej znana jako Kurczak z Dolnej na Dolnej. Tak jest. Łukasz Bartosiewicz, reprezentant tego miejsca. Jest to rodzinny biznes. Jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o twoje konotacje? Kim tam jesteś? Bo na razie zobaczyłem ciebie, że pojawiasz się w mediach. Słuchaj, no Noise, redakcja, w której pracowałem 6 lat temu. Książulo, czyli powracający chłopak z internetu, który po prostu zaczął sprawdzać kebaby wszystkie. Tak naprawdę ciągnie ten temat bardzo mocno. Piszą o tym media, które nie mają pojęcia o street foodzie, o jedzeniu, przekręcają różne historie, ale jest to bulwersujące w zasadzie dla każdego. No. Ja w ogóle na samym początku chciałem bardzo podziękować za to, że mnie zaprosiłeś. Chcecie słuchacze, oczywiście Radio Campus, wysłuchać naszą historię. Tak. Ja jestem synem właścicieli Kurczaka na Dolnej, który powstał tak naprawdę 30 lat temu, w 1993. Wiecie, jak był po prostu przewrót ustrojowy, zaczynały się otwierać nowe biznesy, no to moi rodzice wpadli na pomysł, że chcieliby obok swojej takiej zwykłej pracy mieć jakiś dochód dodatkowy. I tak mój tata zaczął jeździć po Warszawie, szukać jakiejś lokalizacji. Spodobała mu się bardzo właśnie skrzyżowanie czterech ulic tak naprawdę, czyli Dolnej, Belwederskiej, Sobieskiego i Chełmskiej. No i stwierdził, że to jest idealne miejsce, żeby spróbować coś własnego. I tak to się zaczęło. Na samym początku oczywiście masa pozwoleń i pierwszych takich wizyt w urzędach różnego rodzaju, no ale udało się. Dostali też po jakimś roku pozwolenie, żeby postawić ten kiosk i tak stoi. Stoi do dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie stał jeszcze dłużej. No właśnie, bo tam była, po drodze była historia, że dostaliście, można powiedzieć, ultimatum od Zarządu Dróg Miejskich, że w jakiś sposób trzeba byłoby go dostosować, odświeżyć. Przypomnijmy, że jest to takie miejsce, gdzie stoi tak, blaszany Rossmann, wykop tak. Od lat, na którym nic się nie buduje. Jest taki parking też bardzo nieprzyjemny. Jest ten parking, ale jest też siedziba główna Biedronki z najbrudniejszą Biedronką w ogóle na świecie. Wiesz, ja o tym mówię, bo ja mieszkam zaraz obok, więc dla mnie to są realia życia codziennego. Całodobowa Biedronka, gdzie amatorzy taniego alkoholu po prostu stoją, śmierdzą tam, bełkoczą. No, to jest miejsce naprawdę straszne, więc mówienie, że coś tam, kurczę, nie wygląda. I do tego jeszcze jest stacja benzynowa, na której nie zatankujesz, bo w kolejce ludzie kupują te obrzydliwe hot dogi i małpki. No. Więc jest to takie piekło na środku i tak naprawdę najfajniejsze dwie rzeczy, które są w tym miejscu, to jest budka z kurczakami i lotos po drugiej stronie. Które też jest, lotos też jest bardzo długo już. Tak. To prawda, wiesz, 4 lata temu mieliśmy akcję, no bo faktycznie my nie inwestowaliśmy w ten kiosk, bo sprawa wygląda tak, że my dostajemy umowę dzierżawy na rok. Maksymalnie chyba można na 2. Nie wiem, czy raz nam się udało po tej akcji 4 lata temu dostać na 2, możliwe, ale na ogół na rok. No i to jest taka umowa między nami a urzędem. Dosyć krótka, tak? Ona nie pozwala za bardzo zainwestować dużego kapitału, no bo nie wiesz, czy za rok po prostu urzędnikom się gdzieś tam nie, ta wizja nie zmieni. No i faktycznie był taki moment, że ta budka, nasz kiosk nie wyglądał dobrze. I 4 lata temu, kiedy dostaliśmy pierwszą decyzję odmowną, ja z rodzicami nakręciliśmy akcję, żeby właśnie nie likwidować. Poprosiliśmy naszych fanów, mieszkańców Mokotowa, którzy tak naprawdę się z nami tak dorastali z tym kurczakiem, żeby nam pomogli podpisać petycję i udało się tam zebrać kilka tysięcy głosów, też chyba 3 tysiące podpisów. No i spotkaliśmy
spotkaliśmy się wtedy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. I powiedzieliśmy, że okej, no to jeśli dacie nam pozwolenie, no to chętnie chcielibyśmy dostosować ten kiosk, tak żeby wasze wytyczne spełnił, no bo jesteśmy na to otwarci, chcemy działać, mamy motywację, moi rodzice, zwłaszcza moja mama, która prowadzi od tyle lat, dalej chce, no to czemu nie? Powiedzcie, jak możemy to zmienić, i faktycznie dostaliśmy takie wytyczne od urzędników i natychmiastowo, jak uzgodniliśmy wspólną wersję, zainwestowaliśmy w renowację tego kiosku i to się stało. Tak. Urzędnicy nam powiedzieli, że jeśli wyremontujemy kiosk według ich wytycznych, będziemy mogli prowadzić go dalej, nie będzie żadnych przeszkód. No, ale po 4 latach znowu musimy udowadniać, że skrzyżowanie tam na dolnej, no, bez kurczaka jakby nie, no właśnie, nie wyobrażam sobie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Jakiś czas temu, w zeszłym roku pojawił się na dolnej też drugi kurczak z Maćkiem. Też się znamy, który tego kurczaka prowadził. Też na tym markecie się z tymi kurczakami pojawiał, więc to jest tak, że ludzie dolną kojarzą z tym kurczakiem z Rożna i to jest coś takiego, że tak naprawdę ciężko kurczaka z Rożna gdzie indziej dostać dzisiaj. Więc tak, to jest taka ikona. No. Ja bym nie powiedział, że to jest jakaś tęsknota, resentyment PRL-owski, bo to jest właśnie taki początek tych przemian. To są takie historie początku lat 90. Tygrysy Europy, można o tym powiedzieć. Oczywiście damy też głos drugiej stronie. Zadzwonimy do rzecznika Zarządu Dróg Miejskich, który niestety nie mógł się pojawić osobiście, ale na szczęście udało się wynegocjować historię taką, że będziemy się zdzwaniać, co też za chwilę uczynimy. Tymczasem wracając po wakacyjnej przerwie, musimy was oczywiście uraczyć dużą dawką fantastycznej muzyki, więc teraz prosto z Wysp Brytyjskich Dizzy Rascal i Calvin Harris, zanim został kasztanem napompowanym testosteronem i nagrywał jeszcze fajne piosenki. 97.1 my eye on your movement, I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone, 'cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste no time, I make it worth it. 100% I make it worth it. You got a body to die for, let me work here. Now it's murder on the dance floor, I wanna take this further than the dance floor. I ain't forceful, but I'm still hardcore. You're gonna give me everything I ask for. It's not a long team, you're the boom team. Maybe more than a hotel room team. I'll never know if I just walk past. I really wanna dance, so I guess I'll just pass. She ain't no pole. Look at those thighs, it's in her eyes. She's good to go. She can satisfy my mind, body and soul. Come and dance with me, come and dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. I see you glance at me, that's why I'm asking B. So let's party, B. Come and dance with me. If I'm out on my own, then I can look at you looking at me. If I'm out on a date, then I just shut my eyes, then I can see. Get away from the bar, tell your boyfriend, hold your jaw and dance. I see you glance at me, that's why I'm asking B. So let's party, B. Come and dance with me. Yo, it goes on and on. I see you get excited like this is my song. You think I wanna get involved, you are not wrong. 'Cause I've been waiting for this moment all night long. So I creep, creep, creep like to your sea. I got my left eye checking out your scenery. I got my right eye right where it needs to be. No matter how I look at it, you look good to me. Still, I'm looking for the perfect view. The way I see it, that's right next to you. I know you probably heard it before, but still, I love it when you flex like that for real. So don't stop doing what you do when you do it. I just wanna be a part of it when you do it. I feel like a wally if I don't pursue it, and I can't go through it, so let's get to it. No pole. Look at those thighs, it's in her eyes. She's good to go. She can satisfy my mind, body, and soul. Come and dance with me, come and dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. I see you glance at me, that's what I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me. I know you didn't come out to stand and stare. You bought new shoes and you did up your hair. You made a real effort tonight and it shows. I can tell by your face you don't wanna be alone, 'cause the mood is right and the time is now. And if you can't do it, I'll show you how. All you gotta do is get loose, let go. Just throw a couple shakes, put your skills on show. Oh.
am I on a date? Then I just shut my eyes, then I can't see. Get away from the bar, tell your boyfriend, hold your jaw, and dance for you, please. Dance with me, that's what I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me. If I'm out on my own, then I can look at you, looking at me. If I'm out on a date, then I just shut my eyes, then I can't see. Get away from the bar, tell your boyfriend, hold your jaw, and dance with me. Jaja w kuchni. Za nami Dizzy Rascal i Calvin Harris. Dobrze słyszycie, że powróciły jaja w kuchni. Wróciliśmy tydzień wcześniej ze względu na historię związaną z miejscem, które nazywa się akurat Kurczaki na Dolnej. Reprezentujący to miejsce Łukasz Bartosiewicz jest z nami w studiu. Tymczasem na linii telefonicznej jest z nami rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Halo, czy się słyszymy? Słyszymy się doskonale, dzień dobry. Świetnie, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać i na antenie spotkać się trójstronnie, że tak powiem. Proszę powiedzieć, no co się dzieje? Dlaczego jest problem? No ja szczerze mówiąc nie widzę problemu, dlatego że te kurczaki, o których rozmawiamy, dostały zgodę na zajęcie pasa drogowego przez najbliższy rok, na kolejny rok. Aha. I do czerwca 2024 roku spokojnie mogą zajmować pas drogowy, w którym w tym momencie stoją. Czyli możecie do 2024 roku działać? Tak, to prawda, natomiast we wniosku, który złożyliśmy do Zarządu Dróg Miejskich, chcieliśmy dostać pozwolenie na 2 lata. Aha. I w pierwszym punkcie otrzymaliśmy pozwolenie, żeby zostać do czerwca 2024. Natomiast w drugim punkcie mamy odmowę. Okay. I uzasadnieniem tej odmowy jest fakt, że powinniśmy jakby poszukać innego miejsca tak naprawdę, że jakby no powinniśmy zastanowić się nad albo likwidacją, albo przeniesieniem, to już zależnie od nas, więc tutaj no nie dostaliśmy jakby przedłużenia na dla tych, którzy nie znają też historii związanej z tym, co się dzieje dookoła, no dzieje się tam gigantyczny remont, jest to ta inwestycja przez jednych kochana, przez innych wyszydzana, czyli tramwaj do Wilanowa. Nie będziemy się nad sensownością tego teraz pochylać, natomiast no mnie bardzo dziwi sytuacja, w której jest to określone jako pas drogowy, bo przecież stoi to na chodniku i to całkiem daleko od ulicy, więc o co tutaj chodzi? Czy całe to skrzyżowanie zostanie tak przemodelowane, że nagle ten kiosk z kurczakami z Rożna będzie stał na środku drogi? Pas drogowy to jest nie tylko jezdnia, to jest cała część ulicy, która pełni funkcję transportową, więc to może być jezdnia, może być to chodnik, może być to droga rowerowa, może być to też zieleń, która jest zieleń przyuliczną i znajduje się gdzieś pomiędzy tymi punktami. To tak czy siak pas drogowy służy celom komunikacyjnym, służy do tego, żeby po nim jeździć, chodzić albo poruszać się w jakikolwiek inny sposób. Wszystkie punkty czy obiekty, które nie pełnią funkcji transportowej, mogą się w pasie drogowym znajdować tylko w szczególnych sytuacjach, tak to określa ustawa. No, a plan miejscowy dla tego miejsca nie przewiduje takiego miejsca jak lokal gastronomiczny, tym bardziej, że dookoła jest mnóstwo powierzchni, w której lokale gastronomiczne mogą działać. No właśnie, tylko dlaczego jest tak, że coś, co jest ikoną, w zasadzie, i tutaj bardzo ważnym stwierdzeniem jest chyba street food, czyli jedzenie uliczne, coś, co by się idealnie wpisywało w jedzenie na pasie drogowym, jak zwał, tak zwał, no jest to jednak urzędnicza nomenklatura bardzo mocno, no bo jednak jest tam gigantyczny chodnik i naprawdę mieszczą się od 30 lat ponad wszyscy, włącznie z jedzeniem, włącznie z samochodami, autobusami, w zasadzie chyba brakuje rikszy, więc pytanie tak naprawdę o co chodzi, bo to jest, no jest to dosyć dziwne, bo mamy dookoła naprawdę strasznie okropnych wiele miejsc. Ja to panu rzecznikowi też wyszczególniłem, czyli jest ta
brzydka i zaniedbana stacja benzynowa, na której kupuje się małpki i hot dogi zamiast tankować, bo ciężko jest tam zakręcić w ogóle. Jest nierozpoczęta budowa, jest otoczony, tam jest plac blachą, która jest oszpecona plakatami różnego rodzaju wydarzeń. Jest całodobowa Biedronka, z której też wysypują się, delikatnie mówiąc, żule, bo tak to wygląda niestety. Jest blaszany Rossmann, jest tam bałagan, chaos i tragedia i nagle jedno jedyne miejsce, które tak naprawdę sprawia, że to, że jest to coś fajnego, no wy chcecie usunąć. Chyba, że chcecie też zaprowadzić porządek w całej tej historii, która jest dookoła, no to może czas nas oświecić. Żeby było jasne, bo tutaj warto troszkę rzeczy sprostować, bo, tak. Bo wszystko pan powiedział dobrze, ale prawie nic dokładnie. Znaczy, my nic nie mamy do tego biznesu, który jest tam prowadzony. Te kurczaki, z tego co słyszałem, ja ich osobiście nie czułem, ale podobno są doskonałe i bardzo dobrze. Bardzo tak, dziękujemy, dobrze to prawda. I mam dużą nadzieję, że one będą sprzedawane również gdzieś w tej okolicy dalej. Natomiast no, niekoniecznie w tym konkretnym miejscu, dlatego że to konkretne miejsce jest po prostu niezgodne z uchwalonym 2 lata temu planem miejscowym. Nas obowiązuje prawo. No niezależnie od tego, jak dobre są te kurczaki, no prawo obowiązuje wszystkich. No to ja mogę jedynie właśnie dodać, że prawo jakby też z tego, co no wysłaliśmy tak naprawdę odwołanie do Zarządu Dróg Miejskich, no to z tego, co wiem od naszego prawnika, doktora nauk prawnych, prawo również stoi po naszej stronie, czyli jakby między innymi, no oczywiście nie zagłębiając się w szczegóły, no to między innymi urzędnicy mają taką furtkę, aby wykorzystać taką właśnie wyjątkową sytuację, czyli na przykład aspekt społeczny i to, że między innymi właśnie my zebraliśmy ponad 7 tysięcy podpisów pod petycją, aby ten kiosk zostawić, więc jakby mamy bardzo takie duże wsparcie mieszkańców Mokotowa i całej Warszawy, żeby właśnie pozostać. No i to jest taka sytuacja, że urzędnicy wiedzą, że mogą, wiedzą, że tak naprawdę mieszkańcy chcą nas w tym dokładnie miejscu, ale jest jakaś inna wizja, która trochę stoi na przekór. No i ja tego nie rozumiem, w sensie po prostu czemu właśnie gdzieś tam forsować wizję, która jest sprzeczna z wizją mieszkańców, właśnie w imię duchu prawa, który tak naprawdę i tak można wykorzystać inaczej. No pewnie, bo tu jest kwestia taka, że nie chodzi o to, żeby się pokłócić i wytykać państwu bycie bezdusznymi urzędnikami, tylko o to, żeby faktycznie dojść do porozumienia, żeby budować to społeczeństwo obywatelskie, którym w zasadzie od 30 ponad lat chcemy się stać. I myślę, że te kurczaki na dolne idealnie się pojawiły właśnie wtedy, żeby zaobserwować to, jak my się tym społeczeństwem obywatelskim stajemy. Ja myślę, że urzędnikom, zwłaszcza urzędnikom warszawskim, powinno zależeć na tym, żeby jednak budować biznes, który jest oddolny, jest tutaj, jest nasz mokotowski, a nie stację benzynową kontrolowaną przez wiadomo kogo, sprzedającą wiadomo co, tylko nie paliwo, a jeżeli paliwo, to paliwo z Rosji, czy portugalska sieć, czy niemiecka sieć. Kurczę, zróbmy coś dla polskiego biznesu, dla warszawskiego biznesu, nie tylko dla korporacji kontrolowanych przez złych ludzi i obcy kapitał. To co zrobimy, jeszcze, panie rzeczniku? Ale ja jeszcze raz dodam, że absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jak każdy inny restaurator w tej okolicy, ten właściciel tych kurczaków znalazł miejsce gdzieś w pobliżu i tam cały czas ten biznes kontynuował. Tak jak z tego, co się orientuję, prowadzi ten biznes w innych restauracjach, które posiada. Nie ma tutaj żadnego problemu. My bardzo często w takich sytuacjach, również we współpracy z dzielnicą, pomagamy w znalezieniu takiego lokalu. Jeżeli właściciel tego biznesu życzy sobie takiej pomocy, to zapraszamy do ZDM-u. No ma na to rok czasu. To też nie jest sytuacja, kiedy
kiedy nagle się dowiaduje o tym, że te kurczaki dalej tam nie będą sprzedawane, dlatego że, tak jak wspomniałem, ta zgoda została wydana do czerwca 2024 roku, a już kilka lat wcześniej właściciel tego lokalu miał sygnały, że no to nie jest miejsce, w którym on ten biznes może prowadzić. Zresztą, o ile się orientuję, te kurczaki w tym momencie tam nie są sprzedawane z powodu upału. Znaczy, są już sprzedawane. Muszę dzisiaj. Ale nie były, co pokazuje, że to nie jest miejsce przeznaczone na taką rodzaj działalność. Oj nie, no, a tak naprawdę, a po drugiej stronie ulicy te koszmarne hot dogi ze stacji benzynowej, czy mierny kebab, który jest kawałek dalej. No, naprawdę... To ja bym chciał też takie trzy punkty zagotowałem dodać. Zagotowałem się znowu, co najmniej ja jak ten kurczak. Trzy punkty dodać, bo tak, faktycznie mamy kilka miejsc. Mój brat prowadzi swój punkt na Bielanach. Ja prowadzę swój punkt w Konstancinie i w Piasecznie. I tylko jakby lokalne Mokotowie prowadzi mój tata z moją mamą, ze swoją żoną, którzy już są w podeszłym wieku. Tam mamy, brakuje kilku lat do emerytury, tata już jest dawno na emeryturze, ma prawie 80 lat. No i oczywiście jakby można stwierdzić, że no przecież oni mogą znaleźć inne miejsce, natomiast no oni są już trochę starsi ode mnie. Znaczy, jest sytuacja, że ja mógłbym im pomóc, żeby gdzieś tam ten lokal znaleźć, no ale gdzieś tam trudno mi sobie wyobrazić, żeby to rodzice sami tak naprawdę podjęli. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że jakby no to, że teraz przez tydzień nie było otwarte, no to po prostu nie ma klimatyzacji tam w tym lokalu. On jest, ale to jakby to jest nawet do zrobienia. Można podziękować w imieniu pracowników, że nie każecie im tam stać i sprzedawać. Tak. Dokładnie. Jak cały ten zagraniczny kapitał dookoła każe. A najważniejszym aspektem przenoszenia biznesu jest fakt, że to jest po prostu ryzykowna operacja. Tak. To znaczy trzeba znaleźć nowy lokal, który będzie w dobrej lokalizacji, to musi się przyjąć, to musi jakby być w fajnym miejscu. No i te 30 lat, które moi rodzice jakby w tym miejscu tak naprawdę spędzili i rozpromowali, tak naprawdę mieszkańcy wiedzą, że to jest to skrzyżowanie, no to jest jakby duże, duże takie dziedzictwo, które szkoda byłoby w imię, no dalej nie rozumiem właśnie powodu i nie rozumiem czemu nie, bo nie słyszę takich argumentów, ale właśnie w imię tej wizji urzędników zamknąć. Nie, znaczy ja muszę tutaj się wtrącić, bo to nie jest kwestia wizji urzędników i ja ten powód podawałem już 3 razy, ale to podam go jeszcze 4. raz. Ten lokal jest sprzeczny z przepisami, z prawem. Jest sprzeczny z uchwalonym planem miejscowym. Planem, który został uchwalony 2 lata temu, w którym nie wiem, czy właściciel tego lokalu brał udział w konsultacjach tego planu, ale on nie przewiduje tam takiego rodzaju lokalu. Mówi pan, że prowadzi, że ten biznes jest prowadzony od 30 lat. Od 30 lat on jest prowadzony tymczasowo, dlatego że każdy taki punkt w pasie drogowym jest prowadzony z zasady tymczasowo. Zawsze zgoda na zajęcie pasa drogowego jest zgodą wydawaną na taki okres od kilku miesięcy do 2 lat, rzadko to są 3 lata, więc za każdym razem to jest coś, co jest prowadzone tymczasowo. No i ta sytuacja, nie może pan mówić, że ta sytuacja pana zaskakuje czy zaskoczyła, bo po pierwsze ta zgoda jest jeszcze wydana na rok, to jest wystarczająco dużo czasu na to, żeby w ten czy inny sposób znaleźć inne miejsce na prowadzenie tego rodzaju działalności, a już wcześniej były sygnały i w momencie, kiedy te zgody były wydawane, że docelowo właściciel tego lokalu będzie musiał znaleźć nową lokalizację. No to ja tylko dodam jeszcze, że ta sytuacja mnie zaskakuje, bo 4 lata temu słyszałem od Zarządu Dróg Miejskich, że jeśli wyremontuję lokal, co się stało, to moi rodzice zainwestowali kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby dostosować według wytycznych Biura Architektury, to oni nie będą widzieć żadnych problemów, żeby dalej działać w tym miejscu, no bo w końcu jakby ten lokal będzie, że tak powiem, dostosowane do ładu przestrzennego.
Więc no, ja tutaj się nie mogę zgodzić, dlatego że z tego, co ja wiem, te kilka lat temu właściciel tego lokalu usłyszał, że żeby mógł dostać zgodę na kolejne lata, musi doprowadzić ten lokal do lepszego stanu i wtedy ta zgoda na kilka kolejnych lat może zostać wydana. I to było bodajże w 2019 roku i tak jak to zostało zapowiedziane, tak się stało. Okej, okay. No to nie rozumiem. No, w sensie, nie znaczy rozumiem. Tak, ja słucham obu panów i jeden mówi to samo, co mówi drugi, ale nie potraficie dojść do porozumienia, więc zastanawiam się, co jeszcze możemy powiedzieć tutaj w tej sytuacji, bo oczywiście myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, mam wrażenie, podobne odczucia, że no jest jakiś dziwny imposybilizm, no i miejmy nadzieję, że wszystko z tego się, że da się z tego jakoś wybrnąć. Panie rzeczniku, pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że wy jako Zarząd Dróg Miejskich możecie pomóc w znalezieniu lokalu. Co to znaczy? Bo czy to jest kwestia bycia, nie wiem, po prostu informacją, że o, tutaj jest taki lokal i tak dalej, czy to jest kwestia tego, że na przykład ze względu na to, że państwo rozbudowujecie transport publiczny i będzie to zabierało więcej tego pasa drogowego, gdzie pas drogowy będzie drogą, a nie urzędniczym określeniem chodnika, czy będzie to też będą to jakieś preferencyjne warunki, ze względu na to, że trzeba tutaj włożyć więcej pieniędzy w reklamę, pozyskać tego gościa od nowa, albo no jeżeli to by było gdzieś w innym miejscu, to w ogóle no, podjąć kroki powodujące to, że no jednak pokazać, że ten biznes istnieje dalej. Jak to wygląda ta pomoc? Jest szereg lokali, którymi zawiaduje dzielnica i my w momencie, kiedy taki właściciel się do nas zgłosi, jesteśmy w stanie jakby skontaktować go z urzędnikami dzielnicy po to, żeby ułatwić znalezienie nowego miejsca dla prowadzenia dalszego prowadzenia tego biznesu. No ale to jest, kurczę, to mi troszeczkę przypomina historię taką, kiedy patrzę na, bo zupełnie przypadkowo jestem mieszkańcem ulicy, która znajduje się pomiędzy zarówno jednym remontem, jak i drugim, i kiedy nie widzę tam nikogo, żeby pracował, to zastanawiam się, czy nie robią tego wojownicze żółwie ninja, patrząc na napis, jeżeli nas nie widać, to jesteśmy pod ziemią. I tutaj też tak samo pan mówi, że pan będzie pomagał, tymczasem ja mam wrażenie, że tę samą pomoc może osiągnąć każdy, kto wpisze sobie frazę lokale na wynajem mokotów w Google, więc dlatego zadałem pytanie, czy ta pomoc to jest coś więcej niż bycie takim efemerycznym wojowniczym żółwiem ninja, czy państwo naprawdę pomożecie? Nie chciałbym zabrzmieć jak Gierek, ale czy pomożecie? Nie, tak, pomożemy, jeżeli tylko właściciel tego lokalu się do nas, to nas zgłosi. Dużo złośliwości w pana słowach, ale rzeczywiście nieraz już takie rzeczy robiliśmy. Świetnie. Za wyłapanie złośliwości, zachowanie zimnej krwi też bardzo dziękuję i za to, że udało nam się porozmawiać i że przyjął pan to zaproszenie, bo faktycznie bardzo, bardzo późno się odezwaliśmy ze względu na to, że ta audycja miała zacząć się dopiero za tydzień, ale no mam nadzieję, że wszystko się ułoży i będziemy monitorować tę sytuację. W takim razie my zostajemy tutaj w studiu z Łukaszem Bartosiewiczem, będziemy się rozkoszować tym kurczakiem, którego też pan rzecznik Jakub Dbalski powinien według mnie spróbować. No i ja również dziękuję za tutaj rozmowę z panem rzecznikiem i mam nadzieję, że może też uda się spotkać i pogadać na przykład o innych możliwościach, też żeby gdzieś tam połączyć wolę mieszkańców, tak mi się wydaje, taką dosyć szeroką, naszą motywację, chęci, no i bo tak samo było 4 lata temu, że no, ja nie chciałem prowadzić tej akcji w taki sposób, a wiem, że takie niektóre podmioty to robią właśnie bardzo ofensywnie i w stronę urzędników. Jeszcze mogłeś zrobić zrzutkę, żeby ludzie zapłacili za twój biznes, ale to... Ale jakby gdzieś tam po prostu w porozumieniu, no, żeby spotkać się i może coś jeszcze fajnego uda się wymyślić. Doskonale. Bardzo, bardzo się cieszę, kiedy pomaga się, kiedy media, zwłaszcza takie oddolne media jak Radio Campus, pomagają dogadać się biznesowi i urzędnikom, bo jesteśmy też po to, żeby nie tylko bawić i uczyć, ale też żeby pomagać. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę, a my teraz wracamy do grania muzyki Blimes i Method Man Hot Damn, a potem będziemy jedli kurczaka. Never
don't eat. My sister, take your tootin' and get a tomb. I should get a room with myself. Help, is that over the top shelf? Well, nah, I'm sexy as his beat is, strong as his feet is. They call me baby, yeah, like I'm a fetus. Jesus Christ with it, she too nice with it. I like my brandy with no ice in it, yeah. So you could take it back to the bar if you did that. I'ma take it back to these bars, give them casualty scars. I'm going casually hard, cause I'm not about to flex till I master it all, yeah. Nah, you should make your own moves, and I'ma do what I do, I do cool. Hot damn, you got ghosts in Japan. I wanna be part of the plan. Nah, you should make your own moves, and I'ma do what I do, I do cool. I never had a good Christmas. What is a Santa Claus? Never on nobody gift list. Can't understand it all. First chick I shared a kiss with, I took her panties off. Caught her with a skirt lifted. It pissed the granny off. All my life been a misfit. Misguided in the mischief. The truth is I only lied to my mistress. When I'm puffing a lie, you can lie with the fishes. Blimes got them biscuits. You can die in this biz quick. Now let that bass hit your face. Got you monkeys insecure, it's an ape. Gorillas in the mist, it's a trait. Them ain't Air Force Ones, it's a bait. If I ain't write this with a pen, it's a bait. You getting free smoke, picture Drake. You dudes looking broke, fix your face. This is merely food for thought, fix a plate. I need order in the court, in the case. From the Verrazano to the Golden Gate. Hot damn. You should make your own moves, and I'ma do what I do, I do cool. Hot damn, you got ghosts in Japan. I wanna be part of the plan. Nah, you should make your own moves, I'ma do what I do, I do cool. Hot damn, you got ghosts in Japan. I wanna be part of the plan. Nah, you should make your own moves, and I'ma do what I do, I do cool. Make your own moves, make your own moves. Hot damn. You should make your own moves, and I'ma do what I do, I do cool. Hot damn. I wanna be part of the plan. And I'ma do what I do, I do cool. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Czaka! Jest bardzo dobry. To powiedzmy jeszcze raz, o co chodzi z tymi kurczakami, bo była rozmowa z rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich, ale teraz skupmy się w ogóle na tym, o co chodzi w tych kurczakach. Wiesz co, no to jest kilka takich sekretów, które moja mama przez te 30 lat naprawdę wypracowała. Jedna z nich to jest na pewno przyprawa, sama w sobie. Nasz w ogóle wujek ma hurtownię przypraw, więc tam moja mama do niego jeździła, rozmawiała z technologiem żywności, kilka razy tam dyskutowali i udało się dopracować taką formułę, która jest naprawdę zajebista, no bo oprócz tego, że ja wiem, że to jest jakby robione w kiosku, na Mokotowie, w Budce, no to jest, myślę, że jakby widzę, że ci smakuje, no. Jakby, więc... Słuchaj, powiedziałeś, że jeden z gości popłakał się dzisiaj od ostrego sosu. Tak, dzisiaj, więc muszę to zrobić. Powiedział, że ostatni raz popłakał się tak po swojej byłej, a teraz drugi raz popłakał się po tym sosie, więc... Wiedziałem, że to jest komplement, no. Okej, zobaczymy, czy ja się też popłaczę, bo to... Płakanie po byłych to też tutaj wielokrotnie wielu gości opowiadało o tym, że kobiety tak na nich działały. A ty w ogóle oglądałeś Hot Ones? Kojarzysz ten koncept? Oczywiście, że tak. Czyli wiesz, jedzenie skrzydełek tak. W panierce z coraz ostrzejszym sosem? Pewnie, że tak. No i teraz też jest Dead Jokes w EMET TV, gdzie też... Wcześniej pili wódkę, jak ktoś przegrał i się zaśmiał, teraz jedzą ostre sosy, dobrze. Dobrze, może mi się ucho odetka. Ale wiesz, jakby formułą... Ale kurczak się rozpływa, on odchodzi od kości, to jest naprawdę fajny produkt. I powiedzmy też szczerze, ile kosztuje taka połóweczka? Ta akurat jest trochę droższa, bo to jest kurczak zagrodowy, więc on kosztuje, połówkę kosztuje 27 zł. No. Połówka zwykłego kosztuje 17. No właśnie. Jak na tym zarobić? Bo to jest też inny temat. Słuchaj, tak naprawdę
Ja pracując przy street foodzie, przy gastronomii od lat, widzę, zwłaszcza w ostatnich latach, gigantyczny wzrost cen ze względu na to, że no energia, ceny energii, ceny produktu. Ostry sos. Ceny ostrego sosu. Wszystko idzie, idzie w górę. Ceny lokali przede wszystkim. Ceny lokali. Ludzie coraz więcej zarabiają, co jest fajne, że można płacić pracownikowi godziwe pieniądze. No. Tylko wiesz, masz na przykład bar mleczny, który jest dotowany, a wy macie taką funkcję, że faktycznie, kurczę, no trzeba też pamiętać to, jacy mieszkańcy, nazwijmy to, rdzenni są w tym miejscu na Mokotowie, że to jest też sporo osób starszych, dla których to jest taka funkcja troszeczkę baru mlecznego, którego w okolicy nie ma. Dokładnie, no moja mama wielokrotnie gdzieś tam chciałem powiedzieć mamie, że no wiesz, powinnaś podnieść te ceny, ona nie, co ja tam, ja już wiesz, swoje zrobiłam, już te lata, co ja będę tutaj gdzieś, więc tak, tak, no to nie jest, wiesz, to nie jest jakiś sushi, że marża jest jakaś niebotycznie duża, no tutaj naprawdę trzeba liczyć się z kosztami, ale no kwestia ilości, no na pewno na Dolnej ten nasz punkt jest bardzo fajnie, przez te 30 lat moja mama, ja nie wiem jak ona to zrobiła, ale po prostu znają tam prawie każdy, przychodzą tam byli prezydenci ze swoimi ekspierwszymi damami, przychodzą tam, też niedaleko jest telewizja swoją drogą, więc przychodzą tam aktorzy, przychodzą no naprawdę wszyscy, ale przychodzą osoby, których nie stać za bardzo na, tak powiedziałeś, na chodzenie do jakichś wykwintnych restauracji, tylko to jest taki faktycznie bar mleczny. A teraz słyszałem, że Mokotowski Bar Mleczny jest też będzie likwidowany niedługo. Tak, jest informacja. Wyżej, co jest kolejną ogromną szkodą dla Mokotowa i takich miejsc. Więc tak, dokładnie. No, przychodzą też osoby starsze, które nie mają siły gotować. I to jest dla nich, wiesz, no, one nie pójdą ci na... Już powiedziałem sushi, więc już zostańmy przy nim. No. Ta pani starsza, która ma tam 70 kilka lat, nie pójdzie na sushi albo nie pójdzie do... Dla niej to jest perfekcyjny posiłek. Tak samo dla rodzin z dziećmi. Też często przychodził do no mnie, tak, można z tego zrobić kanapkę, sałatkę. No kurczę, to jest naprawdę produkt, który jest świetny i jest tani. Jest tani, no. Kurczę, no i tak samo, no kilkaset metrów dalej mamy na Dolnej nad Kerfurem przecież miejsce, w którym są restauracje tak zwane, coś to dziennikarzy też mocno zawsze denerwuje, czyli wszystkie te zamknięte sklepy, dark shopy, dark kitchen. No przecież tam jest cały w zasadzie taki, całe piętro takich restauracji i to działa bez problemu i też za naprawdę wysokie ceny, to już w tym momencie trzeba zapłacić 50 zł za burgera, a tutaj masz 17 za pół kurczaka, którym najedzą się dwie osoby, no to... To jest właśnie... Kurczę, no, ktoś was nie lubi, no. chyba tak, no, ale chcemy przekonać, no. Chcemy przekonać, że jednak... zresztą sam rzecznik powiedział, że jest podobno doskonały, więc no... Ja myślę, że musicie się tam spotkać, przegadać to i zobaczyć. Dobrze, to my teraz jeszcze wrócimy do grania muzyki, bo radio jest po to, żeby grać muzykę, żebyście sobie mogli otworzyć okno w aucie i się pobujać, więc teraz pobujacie się Method Man i Redman. Tear it off, a ja idę jeść kurczaka. Yo, Vainglorious, this is protected by the red acting gal. Slap it down, way out of bounds. Throw in the towels, but we gun down. Yo, flip modes, toilet bowls explode. When Doc come drop a shitload. Grip bowls, mushrooms, dittos. Deep pistol whip holes, a bitch holes. Money, bro, I stick a zip code. Tiptoe before Doc hit skid row. Thirsty, sniffing out a pit nose. My bins built with wings and six O's. My flows is North Pole cold. My hands got areas to fit snow. Doc mixing holes and discos. My dogs let them walk with ripped clothes. Shows, niggas pack six rows. We're losing them, this heart won't get holes. Crack your backs off a 10% dose. Lip close, I can hum and ship gold. Yo, yo, tear the roof off. Yo, yo, tear the roof off. Back up, don't make me shoot y'all.
you don't want to fuck with us, you don't. I get down, rip sound, with the stick style, piss down, lick round, get off my dick now. Get crap, hot style, you kids are style, style, timid, scared to get in it, these dogs is rock wild. Unchained, untamed, you know my name. Act strange, pack flame, it's not a game. Just ill flows that kill shows, you can feel, yo. Kicking in your dough like a steel toe, for real though. Y'all gon' learn, I spit germ. When you come short on big worm, you get burned. Punks don't get turned, they get done. And get sun, come get some. The last victim lie in a ditch. Now who wanna fuck with hot neck? Niggas chew gum with they ass and pop shit. Me and Funk Doc get toxic. A bowl of rice and some chopsticks. Don't make your woo just impossible. Yo, yo, tear the roof off. Yo, 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 tear the roof off. Back up, don't make me shoot y'all. You don't want to fuck with us. You try to okay corral with Doc and Method Cal. Barcelona fight without weapons out. Stretch marks like belly on Kevin Lau's. 1 yard to score, only second down. Bulls play wifey, wanna settle down. Tryna lock cash, bitch better bounce. Boyfriend jumping, meth shut him down. Pound the echo loud, bout 7 miles. Doc, dirty jersey, hunt him down. Uncut rhymes won't even fit the foul. Baddest man out the bunch, pick him out. Drunk with a gun, miss you, hit the crowd. Snitches, someone kiss the stitch your mouth. Wilder than winos on liquor drought. Mrs. Howe, Marianne, dig him out. Ginger watch with the gun and skip a mouth. Love the ruckus and love to dish it out. Pre-wash them seeds, start rinsing out. Get your whole cam, put on a missing foul. Push a 12 valve, bumping digital. Yo, tear the roof off. Yo, yo, tear the roof off. Back up, don't make me shoot y'all. You don't want to fuck with us, you don't. We just dice, minimize, ain't nothing nice. Fuck your life. Yo, type just too light to fight. We move right on fright night when niggas bite. We bust pipe, pondos, that's uptight. We all right, you all hype and all tripe. In the sauce with half mic, you half life. And half dead, blast dead on flatbed. I'm past that, eyes red, the hashtag. Burn something, earn something, and learn something. Take my turn frontin'. Def Jam ain't heard nothing yet. Suspect, roughnecks. Book 'em down or you get busted. Never leave home without my musket. Trust it, out for justice, clown. In court on judgment day, call Joe Brown. Take MCs to town if they starbound. Ashes to ashes, they all fall down. Master, you bastards with hazardous tactics. Semi-automatic, full rap metal jacket. Blasted and plastic, your brain on the mattress. All you kids is ass backwards and vice versa. Yo, yo, tear the roof off. Yo, yo, tear the roof off. Back up, don't make me shoot y'all. You don't want to fuck with us, you don't. Come on, yo, tear the roof off. Come on, nigga, yo, tear the roof off. Back up, don't make me shoot y'all. You don't want to fuck with us, you don't. Yo, you don't want to fuck with us, you don't. Yo, you don't want to fuck with us, you don't. Jaja w kuchni w Radio Campus. Zawsze gramy w tej audycji takie miłe piosenki o miłości i o tym, żeby się szanować i lubić, więc cieszymy się, że udało nam się powrócić po wakacyjnej przerwie. Przypominam, rozmawiam z Łukaszem Bartosiewiczem z akurat kurczaki na Dolnej. Właśnie te kurczaki jedliśmy, no i to się rozpływa w ustach. Jest naprawdę dobre, jest naprawdę tanie. Kurczę, no to jest idealny street food tak naprawdę. No, przyprawa jest w 100% naturalna. Często nasi klienci pytają, czy nie zawiera alergenów, konserwantów, a gdzieś tam sama ta przyprawa jest, to jest papryka, to jest imbir, to jest gorczyca, to jest po prostu mieszanka ziół w środku, jakby na wierzchu papryka właśnie z, no, 100% naturalnie. My ją sami przygotowywaliśmy, możemy gdzieś tam pokazać skład, ale jakby to jest... Ja podjadam ten ostry sos, bo on jest tak dobry, że wszystko mnie przez niego boli, ale chcę jeszcze. No, jest ostry, ale ten piesek, który patrzy się na mnie, ale chyba bardziej na tego kurczaka, to tutaj chyba wskoczy na ten stół. No, już prawie mu się udało, ale on ma takie zachowania, więc moi drodzy, no niestety przez to, że Facebook nam ucinał wszelkie zasięgi przez granie piosenek podczas transmisji wideo, to tego nie zobaczycie, ale na szczęście to nagrywamy, więc jak coś się wydarzy, to możemy to później włączyć. Słuchaj, no tak naprawdę... No powiem ci tak, że to jest historia, którą warto jakoś wesprzeć my jako media. I też widzę, no ja to zobaczyłem w Noizie i zobaczyłem to u Szymona Nyczkę na kanale Książulo, który te street foody takie pokazuje, te, nazwijmy to street foody, które są dostępne cenowo, czyli nie takie historie właśnie jak te nieszczęsne burgery za 50 zł i tak dalej, bo tak naprawdę, kurczę, no...
Jasne, że jest drogie wszystko, ale jeżeli pójdzie się w fajny produkt, który ludzie będą chcieli jeść, to można to sprzedawać w normalnej cenie. No powiedziałeś mi o kanapkach takich prostych z majonezem i z kurczakiem poza anteną i da się to zrobić, dobrze. Kurczę, no i to jest fajne, bo to w zasadzie po co nam te udziwnienia, no? To jest produkt po prostu dla zwykłych ludzi. To mi się najbardziej w nim podoba, że on jest dla każdego, naprawdę, bo no może przyjść każdy, zjeść to i każdemu będzie to smakować i właśnie jest bardzo łatwo też dostępny, w sensie jakby cenowo, no możesz na obiad bez problemu zamówić i nie wydać kokosów, no jak mówiłeś, nie? No tak, no zwłaszcza dzisiaj. A dzisiaj zwłaszcza ludzie dzisiaj, bardzo zwłaszcza mają dzisiaj, pieniądze. Tak, no. Tak, tak. No to jest taka prawda. No, i to widać. Zwłaszcza wiem, ile się płaci za wynajem mieszkania w okolicy, więc... No dobrze, ale to już jest historia na inną rozmowę. Moi drodzy, bardzo fajnie, że udało nam się zacząć wcześniej kolejny sezon Jaj w Kuchni. Zatem opowiem, co się będzie działo w najbliższym miesiącu. Będziemy rozmawiali o nowej pizzy napolitańskiej, która się pojawi na Mokotowie. Zupełnie niedaleko. Piccolo Pizzaiolo to już za tydzień, ale porozmawiamy też o pizzy, która pojawiła się koło Mąki i Wody, czyli Kwadratowy Pies, pizza w stylu Detroit. Czyli coś zupełnie innego. I oczywiście o kolejnej pizzy, nie, żartuję. Będziemy rozmawiali też o tym, jak ludzie z gastronomii w Warszawie sami importują produkty i pomijają te wielkie sieci, ściągając fantastyczne napoje, na przykład Bergotto z bergamotki, jak robi to Salsiccia, czy Nightburger, czy wędliny, czy sery. I tak naprawdę dają warszawiakom do zjedzenia coś, co jest nie jest takim komercyjnym wyrobem, co jest też bardzo fajne. Będziemy rozmawiali o festiwalu Tisz, to na koniec września i na koniec września też porozmawiamy, podsumujemy sobie kolejny sezon Nocnego Marketu, także będzie się działo przez najbliższych 6 tygodni w tej audycji, którą niezmiennie realizuje Tomek Paziewski. Ja się nazywam Marcin Kuc. Naszymi gośćmi byli Łukasz Bartosiewicz, Kurczaki na Dolnej oraz rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Oczywiście całą rozmowę będziemy wrzucać na serwisy streamingowe w formie podcastu i co, przede wszystkim zapraszamy na Dolną, na Kurczaka, bo jest naprawdę dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za wsparcie w naszej akcji, za właśnie to zaangażowanie. No i przekonujmy urzędników dalej, no ta historia się toczy. Tak, nie ma co kogoś straszyć, obrażać i tak dalej, tylko po prostu dialog jest ważny, bo nie po to Warszawa zatrzymała polskiego dresiarza, żebyśmy teraz się z człowiekiem, którego wybraliśmy, kopali pod stołem. Dzięki wielkie. Drodzy Państwo, to były Jaja w Kuchni i jeszcze więcej tych malutkich złośliwości pojawi się wkrótce. Żegnajcie. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Well, won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape. Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, drag.
got something to say. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence. So with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling up the 8, he'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Radio Campus. Same sztosy. Hybryda góra dół na 2 tygodnie max. Mieszkanie na pół, 2 koła, mały hak. Mamy już 2,5, a nie potrafisz grać. Mamy już 2,5, zarabiasz tyle razy 2. Ubery twoje to 500, chudy paleta i pędzel. Róże, brązery i dusze, żeby lamusy pisały po zdjęcie. Jara cię stylu baboko, po chacie chodzisz na boso. Nie przypomina ci tego, ale to jednak jest chata na moko. Na siłowni robisz martwy, robisz te hip trusty. Opłaciłaś karnet, no i się skończyły żarty. Opłaciłaś karnet i zostało 1200. I jak tu żyć w tym mieście? Uber Eats, sąsiedzi to pis. Kupić coś nowego, czy coś kupić z OLX. Jak tu żyć w mieście W, W, A. Jak tu żyć w mieście W, W, A. Uber Eats, sąsiedzi to pis. Kupić coś nowego, czy coś kupić z OLX. Jak tu żyć w mieście W, W, A. Jak tu żyć w mieście W, W, A. Dresy góra dół, to równe 10 pak. Techwisa stary wzór, sam w domu taki masz. Robisz 15 kół, ale nie płacisz VAT. Robisz 15 kół, ale potrafisz grać. W
Wydaje im chaty to Gocław. To całe 4,5 klocka. Wachy spalasz za 2,5. Zostaje 7 do końca. Z nią kolacja to 200. Z drugą nią tyle samo. 5 wyjść z nimi dwójka będzie. 5 zostaje to mało. Obie krecki na teście. Powiedziały ci wreszcie. To te obawy co podczas jawy i pojawiały się we śnie. Piątkę to sobie wpisać. Na dwa wózki nawet nie będzie. I jak tu żyć w tym mieście. Uber Eats. Sąsiedzi to pis. Kupić coś nowego, czy coś kupić z OLX. Jak tu żyć w mieście jak tu żyć w mieście Uber Eats. Sąsiedzi to pis. Kupić coś nowego, czy coś kupić z OLX. Jak tu żyć w mieście jak tu żyć w mieście Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm. Halo. No siemasz, co z tobą? Mordo, świek, wiesz, która jest godzina? Ty, godzina to jest twojego spóźnienia. Jest 12, ziomuś. 12? Co? 12? No zbieraj się, kawru. Otwieram oczy, moi wróżby. Dosyć, życie pokazuje zbyt dużo ochytstwa. Podobno to cud Boży, więc czemu Bóg jest bezlitosny? Czemu ludzie są wredni, podli? Widzisz na krześle typa z szyją w pętli rozkmin. Czemu jęczy? Popchnij, o! Czasem konieczny jest wstrząs i powstaje sztos. Czasem koniec jest początkiem, by dać milion. Zakład postawię stop. Albo wszystko co mam, ten stan. Tak. Kieruję zamulony wzrok na sufit. Ten sam punkt co wczoraj. Wyschnięty trup muchy. Jestem od dawna i chłód nie sprzątam. Spadam, kawa nie działa, towar nie działa. Uodporniłem się i nadal leżę bez ruchu. Obserwując jak pająk muchę wpierdać. Nie widzę sensu. Odświeżam jak Nate i Facebook. Czas dawno stanął w miejscu. Tkwię, żadnych zbędnych gestów. Nie poruszam się, a wszystko mknie. Omijam ławki z flanki. Tankuję wachę na stacji. Popychać balanki. Kończy się to piciem gołdy na szklanki. Wyrobiłem na nią tolerancji, nie chcę tego. Wreszcie ledwo spod powiek dostrzegam parodię. Sam kredą narysowałem zbrodnie. Ale póki co działa na medal krwiobieg. Szybko i łatwo było, za stres płacą milion. W myślach przewija się zamknięty pawilon. Więc nie pozwalam działać za nadto myślą. Zamykam oczy, chcę rzucić to wszystko. Strzelam kiepem, wycieram dłonie, która na osi sprawdzam na smartfonie. Piję spokojnie jabłko Aronie, myśląc już od dawna o niej. Odtwarzam jej zapach, jej smak. Powtarzam to w kółko, zajawka. Myśl najwspanialsza dla mnie jak balsam zbawcza. Oparty o murek, poznaję jej krok, znajomą posturę. Czuję dumę, gdy patrzę na nią. Podchodzi, uśmiecha się, kręci piruet. Obejmuję ją czule i całuję. Tak. Z ran wroczyła krew po poranku. Teraz leżymy razem, jej głowa na moim parku. A blizny zaczęły pokrywać już ciało. Po kawałku. Oczy ma od łez wilgotne. Zmywają moje zbrodnie wielokrotne. Wiem co jest istotne. To jej obecność. Ona leczy najmocniej, leciutko jej dotknę. Świat dawno zaczął kończyć się. Cel się rozmył, lecz wraca. A jej oddech jest mi najdroższy. Chcę naprawdę zacząć żyć. Jakby najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś.